Dziękuję uprzejmie, witam wszystkich. Ja nazywam się Tomasz Kwasiński, tak jak Samuel mnie przedstawił. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem z panem Stanisławem Strokosem, powieściopisarzem, literatem, jest autorem nie tylko powieści. I tutaj warto przede wszystkim wspomnieć o jego kresowym pochodzeniu. Panie Stanisławie, pan jest rocznikiem 36. Urodził się pan w okolicach Podhajec na dzisiejszej zachodniej Ukrainie. Wtedy to było... Może usiądziemy. I znalazł się pan w pewnym momencie na ziemiach tak zwanych odzyskanych. Ja nie będę całego życiorysu pana Stanisława streszczał, powiem tylko, że ostatnio zrobiło się głośno o tym autorze ze względu na, po pierwsze, powieść Nienawiść, to był bodajże rok 2006, tak, kiedy ta powieść została opublikowana. Później ukazały się jeszcze dwie poświęcone tej samej tematyce, czyli tematyce zbrodni ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na terytorium Wołynia i Galicji Wschodniej, czyli trzech województw południowo-wschodnich, plus czwarte wołyńskie. I właśnie na ten temat ukazał się zbiór opowiadań Nienawiść i Ukraiński Kochanek oraz Zdrada. Także polecam wszystkim te pozycje. A rozmowę z panem Stanisławem zaczniemy od pytania takiego najbardziej ogólnego, ponieważ rozmawiamy jakieś 60-70 lat, 70 lat po tym, jak Kresy przestały być częścią państwa polskiego. I może zapytam o to właśnie, czy to ma dzisiaj 70 lat po tym fakcie jakieś znaczenie dla nas, jako dla wspólnoty politycznej? A jeśli ma, to dlaczego? Proszę, oddaję głos panu Stanisławowi. Proszę państwa, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego miejsca. Muszę powiedzieć, że dla mnie to miejsce jest ważne. Ważne z kilku powodów. Ja myślę, że w dziejach człowieka, czy w dziejach historii czasami tak się zdarza, że jakieś miejsce jest wskazane. Los, historia, czas, przeznaczenie. Ja myślę, że to miejsce zostało naznaczone. To miejsce, tutaj, w tym miejscu coś się dzieje, coś istotnego zachodzi. Zbiegają się tutaj jak gdyby wartości, które dla mnie są ogromnie ważne. Zbiega się tutaj taka wartość jak prawda. To jest miejsce, w którym się szuka prawdy. To jest miejsce, w którym pamięć odgrywa bardzo ważną rolę. Pamięć jest taką ścieżką, po której chodzi prawda. Ta prawda właśnie chodzi tymi ścieżkami tutaj, teraz. Myślę też, że to jest miejsce dla Polaków. Będzie w historii zaznaczony jeszcze jednym terminem, sumieniem Polaków. Tutaj się jak gdyby zebrało coś niezwykle delikatnego, subtelnego, a ogromnie ważnego. Ta wrażliwość na dobro, na prawdę, na pamięć, na poczucie sprawiedliwości i na solidarność. W tej chwili my jesteśmy na ulicy, obok nas przechodzą ludzie, jedni się zatrzymują, drudzy idą dalej. Dla jednych to jest zupełnie nieważne, dla innych coś być może interesującego. I to dla nas, dla tych, którzy tutaj są w tym miejscu, nie powinno być specjalnie istotne, że ludzie mijają nas, że nie zauważają, że mają swoje problemy, że idą swoimi ścieżkami. W historii zawsze tak jest, że jednostka, grupa ludzi buduje wartość. I ja myślę, że ci ludzie, którzy tutaj stanęli, mieli odwagę, mieli to wrażliwe sumienie, nie dali się oszukać, nie chcieli być okłamywani, nie chcieli żyć w świecie fałszywym, parszywym,
obłudnym, cynicznym, ci ludzie jak gdyby są czystością, są wyznacznikiem nowej miary człowieka, nowej tej naszej rzeczywistości, bo w gruncie rzeczy ta miara jest stara, ta miara jest odwieczna. Zawsze oczekujemy od człowieka, żeby był uczciwy, rzetelny, prawdomówny, żeby prawda była w jego życiu istotą, żeby pamięć była ceniona. A właściwie to miejsce jest też jeszcze czymś innym. Jest to miejsce, w którym pytamy o człowieka. O to, kim właściwie człowiek dzisiaj powinien być. Zawsze, ale dzisiaj szczególnie, żyjemy w takim świecie, który jest niezwykle, w którym jest niezwykle wiele szumu, wiele cynizmu, wiele fałszu, wiele obłudy. I w tym świecie trzeba mieć niezwykle czułe ucho, niezwykle mądre spojrzenie, żeby odróżnić to, co jest dobre, od tego, co jest złe. A więc pytamy o człowieka. Jakim ma być ten człowiek w naszej rzeczywistości? Czy to ma być ten, który poddaje się straszliwej, masowej dominacji mediów? Czy to ma być człowiek z umysłem krytycznym, analitycznym, nie poddającym się fałszom, kłamstwom, terrorowi zbiorowej wyobraźni, fałszywej zbiorowej wyobraźni? Ja myślę, że to miejsce wyznacza jak gdyby puls. Puls. Tutaj bije dobry puls. I powtarzam, to nie jest istotne, że nas jest 5, 15, 20, będzie nas 100, będzie nas 100 tysięcy, będą nas miliony. W tym kierunku nieuchronnie rozwija się Polska. To się stało rok temu, 10 kwietnia. Ten wielki wstrząs. Wielu ludzi obudziło się. Wielu ludzi zrozumiało, że nie można żyć w tym świecie obłudy i fałszu. A ci najciemniejsi, ci najbardziej wrażliwsi stworzyli właśnie ten namiot, który jest już namiotem symbolicznym, który nie jest tylko zbiorem 5 czy 6 ludzi. Dla wielu ludzi w Polsce, proszę Państwa, dla wielu młodych ludzi, licealistów, gimnazjalistów, studentów, to miejsce już jest symbolem. Oni mieszkają gdzieś tam bardzo daleko, w Zgorzelcu, w Legnicy, w Białymstoku, ale ten namiot, to miejsce, ta idea już tam żyje, ona już tam pulsuje. Tam już jest 5, 15, 100, 20 i to idzie, przez Polskę. Chciałem w ten sposób zademonstrować jak gdyby swoje ogromne przekonanie, że to trzeba robić, że nie wolno się załamywać, że nie wolno się poddawać. Tak sobie przypominam, że w historii człowieka i w historii kultury ludzkiej takie miejsca zaznaczone były już, na przykład Grecja, w innym wymiarze, dotyczyło to innych problemów. Na przykład V wiek w Grecji to była eksplozja intelektu, filozofii i nauki. Platon, Sokrates, Aeschylus, Sofokles, Euripides, prawda? Największe potężne umysły europejskie zrodziły się na tej ziemi w jakimś bardzo określonym czasie. I później mijają wieki i nic. Innym przykładem może być kraina, z której ja się wywodzę, Kresy. Czasami duch dotyczy czasu i idzie z czasem i dotyka jakiegoś czasu, ale bardzo często dotyka miejsca. I Kresy były takim właśnie miejscem, o tych Kresach dzisiaj będziemy trochę więcej mówić, w którym tworzyły się wielkie, potężne wartości duchowe, intelektualne, artystyczne, moralne, społeczne, państwowe. I pan mi zadał pytanie, wracam już do istoty sprawy związanej z Kresami, z tym,
to nie jest mojego rodzenia. Ci z Państwa, którzy słuchają mojego głosu, słyszą muzykę kresu, ponieważ w moim głosie ocalało to, co było charakterystyczne w melodyce tego głosu. Wielu ludzi stamtąd utraciło to, ja to zachowałem. I to jest charakterystyczny sposób mówienia. Kresy miały swój indywidualny sposób wyrażania, zarówno w dźwięku, w estetyce języka, w mowie, w muzyce. Dlaczego, proszę Państwa, kresy są ważne dla Polski? Ważne są przynajmniej z czterech albo z pięciu powodów. Po pierwsze dlatego, że zadajemy sobie pytanie, pełniarzy indywidualnym. Ja urodziłem się gdzieś. Wychowany byłem w jakiejś rodzinie. Wpływ na moje kształcenie, wychowanie, wrażliwość, wyobraźnię, język, pojęcia, które się w mojej głowie wytworzyły, to wszystko skądś pochodzi. Więc jeżeli my ludzie mamy być ludźmi świadomymi, odpowiedzialnymi i pełnymi wiary w to, że jest sens żyć, to my musimy zmierzyć się z naszą przeszłością. Musimy wiedzieć, jaki jest nasz rodowód. Musimy wiedzieć, kim byli nasi dziadowie, pradziadowie, prapradziadowie, jaka była historia sięgająca w głąb dziejów, ponieważ człowiek nie rodzi się z niczego. Człowiek wyrasta w jakiejś kulturze, wywodzi się z jakiegoś systemu wartości, przyjmuje jakąś odpowiedzialność za swoje losy. Ta odpowiedzialność wywodzi się skąd? Ktoś człowieka wyposaża. Człowiek jest wyposażony w pewne wartości, które budowane są przez wieki. To nie jest tak, że te 20 czy 50 lat wyposażyły nas w to, co my mamy. Na to składały się dzieje, pokolenia. Jeżeli my nie szanujemy, nie cenimy, nie rozumiemy i wreszcie nie wiemy, z jakiego łańcucha dziejowego wywodzimy się, to wtedy powstają dramaty, których świadkami jesteśmy w tej właśnie naszej rzeczywistości. Bo nasza rzeczywistość niestety zabija prawdziwą, wielką wiedzę o naszych dziejach. To jest jak gdyby jeden powód, że o kresach trzeba mówić, bo kresy nam odsłaniają w wymiarze indywidualnym każdego z nas, który się tam urodził, kim jest. Ale proszę Państwa, to nie tylko problem taki, że kresy są dla kresowian ważne, dla tych kilku milionów obywateli, którzy w tej chwili w Polsce żyją, bo mamy około 5 milionów ludzie z kresów razem z ich potomkami. Tak mniej więcej statystyka gdzieś tam pokazała tę sprawę. To jest też sprawa wszystkich Polaków. Nie zapominajmy, że największe idee literackie, twórcze, naukowe w dziejach od XIV wieku właściwie idą od kresów. Przypomnę Państwu, że pierwszym piewcą kresów i pierwszym piewcą języka polskiego był Mikołaj Rej, który wywodzi się spod Lwowa. A więc mamy początki Polski językowej. Język buduje przecież naszą świadomość, język buduje nasze poczucie rzeczywistości, język buduje nasz system wartości, bez języka tego wszystkiego nie ma. A więc początek jak gdyby Polski myślącej, czującej, reagującej mądrze na rzeczywistość wywodzi się z kresu. A później już idzie ogromna, wielka litania wielkich nazwisk, twórców literatury, sztuki, wielkich kaplanów, wielkich polityków, którzy nadawali ton naszym dziejom. Jeżeli spojrzymy z tego punktu widzenia na kresy, to one budowały przez wieki tożsamość wszystkich Polaków. I jestem zdziwiony, zgorszony, zdumiony, że dzisiaj w naszej rzeczywistości tej świadomości się nie wydobywa. Nie pokazuje się, jak ogromnie to jest ważne.